posłały do Jezusa niedobre wieści. Wszyscy myśleli, ale każdy bał się powiedzieć. Gdzie takie brudne palce wkładać do boku Jezusa? Za co cenię niewiernego Tomasza? Tomasz miał genialną umiejętność nazywania po imieniu tego, co wszyscy myśleli, ale każdy bał się powiedzieć. Tomasz jest mistrzem, gdy chodzi o kreowanie takiej atmosfery twórczego niepokoju. W każdej rodzinie jest taki wujek albo ciocia, którzy przy rodzinnym stole słyną z tego, że tak umieją zadać pytanie, że nawet świąteczny rosół nie wszystkim chce przejść przez gardło. Są mistrzami tworzenia niezręcznych sytuacji, ale tak naprawdę mówią to, co inni chcieliby powiedzieć, ale brak im odwagi. Dzięki temu można rozwiązać wiele trudnych spraw. Tomasz to faktycznie imię, które wywodzi się z aramejskiego i oznacza bliźniak. W tekście greckim Ewangelii Świętego Jana słyszymy, że Tomasz nazywany był Didymos. Didymos to z kolei greckie słowo, które oznacza bliźniaka. Innymi słowy, Tomasz Didymos to bliźniak, bliźniak. Ale zostawmy etymologię. Tomasz pojawia się w Ewangelii Świętego Jana głównie jako postać drugoplanowa, ale niezwykle ważna dla całej narracji. Słyszymy o nim najpierw w kontekście historii Łazarza. Siostry Łazarza posłały do Jezusa niedobre wieści, że oto z jego przyjacielem nie dzieje się dobrze. Jezus postanawia udać się do Betanii, ale za wszelką cenę próbują go od tego odwieść jego apostołowie. Dopiero co próbowali cię tam ukamionować i znowu tam idziesz. Jezus jednak postawił na swoim i ma zamiar się tam wybrać, chociaż jeszcze chwilkę chce zwlekać. I tylko jeden z apostołów skomentował to w następujący sposób. A dobrze, chodźmy i my umrzeć tam razem z nim. Oczywiście jest to sarkazm. Wszyscy pewnie mieli ochotę, ale tylko jeden Tomasz tak się zachował. W 14 rozdziale tejże Ewangelii Tomasz znowu zabłysnął. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus przygotowuje swoich apostołów do tego, że odejdzie, ale nie po to, by zostawić ich sierotami. Idzie do domu Ojca, tam przygotuje im miejsce. Znacie drogę, dokąd ja idę. Tomasz wypalił od razu. Panie, nie znamy drogi, skąd możemy wiedzieć, dokąd ty idziesz? Powiedział dokładnie to, co wszyscy myśleli. Potem w 20 rozdziale Tomasz pojawia się jeszcze raz. Chociaż właściwie trzeba by powiedzieć, najpierw znika. Bo Jezus przychodzi po swoim zmartwychwstaniu do wieczernika, wita się ze swoimi uczniami, ale Tomasza tam nie ma. Wszyscy zestresowani, zamknięci od środka, z obawy przed Żydami, nie wiedzą, jak się potoczą wypadki, zdecydowali, żeby nie wychodzić na zewnątrz. A Tomasz, jako żywo, po wsi chodził, mówiąc kolokwialnie. No gdzieś tam chodził po mieście. Niczego się nie bał? Może i tak, ale z drugiej strony pod krzyżem nie widzieliśmy go. W każdym razie, kiedy wrócił do wieczernika, apostołowie nie posiadali się z radości, mówiąc, że widzieli Pana. Tomasz wykazał się wysokim sceptycyzmem. Tak, widzieliście Pana. Dopóki nie dotknę jego ran, nie włożę palca w jego bok, nie uwierzę. Innymi słowy, wysoko postawił poprzeczkę. Tak naprawdę Tomasz jest wyrazicielem wątpliwości nas wszystkich, którzy moglibyśmy podejrzewać. Apostołowie w tym wieczerniku, no już, przepraszam, dostawali na głowę prawdopodobnie z tego całego stresu. Oni chcieli zobaczyć Jezusa, wobec tego nastąpiła jakaś zbiorowa halucynacja. To artykułuje właśnie Tomasz w swoim niedowiarstwie rzekomym. Tymczasem 8 dni później, kiedy Jezus przyszedł ponownie, Tomasz był już w gronie apostołów. Jezus, nie robiąc specjalnie wyrzutów Tomaszowi, powiada: dobrze, chodź, bóż ręce, Pan, przekonaj się, że nie jestem duchem. Tomasz, jak rażony piorunem, Pan mój i Bóg mój. I to, jak na ironię, jest najważniejsze wyznanie w całej Ewangelii Jana. To jest postać, która uosabia sceptyków. Wszystkich tych, którzy potrzebują trochę więcej danych do tego, żeby uwierzyć. Nie są skorzy uwierzyć tak po prostu na słowo. Bez powodu nie znalazł się w tej Ewangelii, bo jeszcze raz powtórzę, uosabia on wątpliwości wszystkich, którzy mogliby podejrzewać resztę apostołów o jakąś zbiorową halucynację. Zobaczcie, jak Caravaggio zmierzył się z tą sceną w swoim obrazie Niedowiarstwo świętego Tomasza. Po pierwsze, zerwał z pewną konwencją i postanowił przedstawić tylko trzech apostołów i Jezusa. Ich głowy rozmieścił tak, że tworzą coś w rodzaju takiego diamentu,
i przez to środek ciężkości przenosi się na tę część obrazu. Ale tak naprawdę środek ciężkości wyznacza światło, ulubiony sposób modelowania rzeczywistości światłem, które koncentruje się na ranie Jezusa i jednocześnie na tym palcu, który symbolizuje potrzebę empirycznego dowiedzenia tego, w co mamy uwierzyć. Zobaczcie, że wszyscy apostołowie mają równie skupiony wyraz twarzy. Oni dokładnie tak samo jak Tomasz potrzebują takiego znaku, ale tylko Tomasz wyartykułował taką potrzebę i tylko on faktycznie wkłada palec w bok Jezusa. Tomasz pokazany jest jako, no cóż, taki wieśniak, trochę zapuszczony. Zobaczcie, że tutaj na ramieniu można by było mu zszyć tę szatę. Potem, gdyby się przyjrzeć bliżej jego palcom, dłoni, brud. Po prostu sanepid miałby pełne ręce roboty. Gdzie takie brudne palce wkładać do boku Jezusa? Ludzie kochani. A jednak Jezus nie broni się przed tym dotknięciem, ale wręcz przyciąga rękę Tomasza, żeby ten mógł się przekonać. Charakterystyczny jest także płaszcz, który Tomasz ma na swoim grzbiecie. Zobaczcie, że połowa tego płaszcza właściwie już spadła z lewego ramienia, natomiast cała reszta jeszcze go opina. Ten przód, można powiedzieć, jego ciała również jest spowity cieniem. To symbol właśnie jego niedowiarstwa, ale z drugiej strony już bycie w takiej sytuacji, kiedy będzie mógł za chwilę, już wkłada właściwie palec do boku Jezusa, sprawia, że inna zupełnie jakość wstępuje w niego. Czyli jest takim trochę mieszaniną światła i cienia, można powiedzieć, wątpliwości i wiary. Tak jak wszyscy my. W tej osobie i przy pomocy tych symboli Caravaggio opisał być może i nasze wątpliwości, albo po prostu takie nasze rozterki w wierze. Coś absolutnie normalnego. I Jezus jakby nie broni nam nawet tego, żebyśmy coś takiego mieli. Ale podobnie jak Tomasz, chcę, żebyśmy mówili o tym głośno. Życzę sobie i Wam, żebyśmy zawsze umieli tworzyć taki twórczy niepokój, zadając pytania, które wszyscy mają gdzieś na myśli, ale każdy boi się zadać. Ksiądz Dariusz Iwański, pozdrawiam.